Ta historia miała miejsce dawno temu, podczas pięknego lata, kiedy wszystko było zielone, a słońce dumnie świeciło nad równikami i lasami. Na skraju kałuży, ukryta przed oczami drapieżnych zwierząt, paczka wysiadywała swoje jajka. Zanim wykluły się pisklęta, kaczka naprawdę się nudziła, bo nikt jej nie odwiedzał. Jej przyjaciele woleli pluskać się w wodzie, zamiast dotrzymywać jej towarzystwa. W końcu nadszedł czas, aby kaczątka ujrzały światło dzienne. Najpierw jedno jajko pękło, a potem kolejne, a potem jeszcze jedno, aż wszystkie pękły z wyjątkiem jednego. To jajko wydawało się większe i inne niż reszta. Słychać było ze wszystkich stron. Kaczuszki ożyły i zaczęły stawiać pierwsze kroki. Powiedziała matka kaczka. A potem wszystkie kaczątka zaczęły za nią powtarzać najlepiej jak potrafiły, rozglądając się wokół i dziwiąc się, jak wielki jest świat. Ale mama kaczka martwiła się jajkiem, które się nie wykluło. Co jest z nim nie tak? Może potrzebuje więcej czasu? Po jakimś czasie największe jajko w końcu pękło. Powiedziało piskle wychodzące ze skorupy. Było dziwnym kaczątkiem, popielatym, zmarszczonymi piórami i dłuższą niż reszta kaczątek szyją. Mama kaczka obejrzała je uważnie i powiedziała. O, jesteś takie duże. Nie wyglądasz tak jak twoi bracia. Może jesteś kurczakiem albo indykiem? Zobaczmy, czy umiesz pływać. Jak powiedziała, tak zrobiła. Kaczka zabrała swoje potomstwo i ruszyła w kierunku pobliskiego jeziora. Kiedy tam dotarli, wydała rozkaz. Kwa, kwa. I kaczątka jedno po drugim zaczęły wskakiwać do wody. Początkowo była dla nich za głęboka, ale udało im się szybko wynurzyć i swobodnie pływać. Brzydkie kaczątko też zdało egzamin. To nie może być ani kura, ani indyk. Tak pięknie i swobodnie porusza się na wodzie. Ono musi być moje. A gdy się przymruży oczy, nawet jest ładne. Kaczuszki bawiły się w wodzie, dopóki się nie zmęczyły. A wtedy kaczka zawołała je z powrotem. Kwa, kwa! Chodźcie za mną do zagrody. Ale trzymajcie się blisko, nie zbaczajcie z drogi i uważajcie na koty. Kaczątka uformowały prostą linię za matką i wszyscy ruszyli w stronę podwórza. Kiedy już dochodzili, kaczki na podwórku spojrzały na nich i powiedziały głośno. Zobacz, przyszły kolejne. Jest nas już za dużo. Zobacz, jakie ono brzydkie. Niewiarygodne. Ono jest takie dziwne. Jedna z kaczek rzuciła się w stronę brzydkiego kaczątka i uszczypnęła je w tył głowy. Zostawcie je. Co wam zrobiło? Nic nam nie zrobiło, ale jest za duże i dziwne. Nie pasuje tutaj. Proszę, zostaw je w spokoju. To prawda, że nie jest najładniejsze, ale jest dobroduszne. I potrafi pływać tak dobrze jak inne. A może nawet lepiej? Kaczka pieściła kaczuszki i wygładzała pióra. Kiedy będzie starsze, z pewnością będzie ładniejsze. I w ten sposób kaczka i kaczuszki postanowiły zostać i zamieszkać w zagrodzie. Ale inne kaczki nadal były niemiłe wobec brzydkiego kaczątka. Szczypały je, popychały i wyśmiewały. Kaczkom wtórowały kury. Biedne kaczątko nie wiedziało, gdzie się ukryć i co robić. Było smutne, ponieważ było takie brzydkie. I wszystkie ptaki na podwórku śmiały się z niego. Pewnego dnia brzydkie kaczątko już nie wytrzymało i skoczyło przez płot. Wyruszyło w wielki świat, mówiąc sobie: jeśli nikt mnie tu nie kocha, pójdę gdzie indziej. Tam, gdzie zostanę przyjęte z otwartymi ramionami.
Szło przez chwilę, aż dotarło do dużego stawu, w którym spędzały czas dzikie kaczki. Brzydkie kaczątko podeszło do nich i przywitało się tak ładnie, jak tylko umiało. W odpowiedzi dzikie kaczki spojrzały na nie podejrzliwie, a następnie zapytały. Jakim jesteś ptakiem? Jesteś brzydkie. Nic nie szkodzi. Możesz zostać z nami. Brzydkie kaczątko cieszyło się, że mogło usiąść na trzcinach i napić się wody. Pozostało tam przez 2 dni w ciszy i spokoju, aż przybyli myśliwi. Wszystkie ptaki w okolicy były przestraszone, a te, które potrafiły latać, odleciały. Psy myśliwskie weszły w trzciny w poszukiwaniu ptaków, a jeden z nich, pies z długimi uszami i mokrym nosem, zbliżył się do brzydkiego kaczątka, posłał mu zdziwione spojrzenie, powąchał je i ruszył dalej. Jestem tak brzydkie, że nawet pies nie chce mnie ugryźć. Tym razem miałem szczęście. Brzydkie kaczątko ukryło się jeszcze głębiej w trzcinach i czekało tak przez kilka godzin, aż łowcy odejdą. Potem wyszło ze stawu i pobiegło tak szybko, jak mogło, przekraczając pole i ukrywając się w lesie. Nadeszła jesień, a liście drzew stały się żółte i suche. Wiatr oderwał je od gałęzi i rozproszył w powietrzu. Było zimno. Biedne kaczątko drżało, skulone w pobliżu leśnego jeziora. Pewnego wieczoru przybyło stado dużych i pięknych ptaków. Kaczątko nigdy nie widziało ptaków tak pięknych jak one. Były białe jak śnieg i miały długie, delikatne szyje. Były łabędziami. Zatrzymały się na chwilę, a potem rozpostarły szeroko swoje wielkie skrzydła i kontynuowały podróż do ciepłych krajów. Brzydkie kaczątko poczuło się bardzo dziwnie, choć nie wiedziało dlaczego. Jak nazywają się te cudowne ptaki? Nie znało ich nazwy. Nie wiedziało, dokąd poleciały, ale czuło z nimi więź większą niż z kimkolwiek wcześniej. Biedne, brzydkie kaczątko byłoby bardzo szczęśliwe, gdyby przynajmniej kaczki powitały je w swoim stadzie i nie odrzuciły. Nadeszła zima. Kaczątko musiało cały czas pływać i przemieszczać się z jednego miejsca na drugie, aby nie zamarznąć, ale po jakimś czasie zmęczyło się i poszło znaleźć ciepłe schronienie. Rozpoczęła się burza, kiedy kaczątko dotarło do małego domku na skraju wioski. Ukryło się za domem i czekało, aż wiatr ustanie. Nagle kaczątko zauważyło, że drzwi domu były na wpół otwarte, więc weszło do środka, by uciec przed wiatrem. W domu była stara kobieta, kocur i kurczak. Stara kobieta trzymała kocura w domu, ponieważ łapał myszy, a kurczaka, ponieważ znosił jajka. Stara kobieta zauważyła kaczątko i zapytała. Kim jesteś? Wyglądasz na kaczkę. To bardzo dobrze. Teraz będę też miała jajka od kaczki. Ale minęło dużo czasu, a kaczątko nie złożyło żadnych jajek. Kociak i kurczak zaczęli się z niego śmiać. Znosisz jajka? Nie, nie umiem. O, więc nie zawracam sobie głowy rozmową z tobą. Jestem tutaj najważniejszy. Kocur zapytał kaczątko. Czy potrafisz przymilać się, mruczeć i łapać myszy? Nie, niestety nie umiem. Więc co takiego potrafisz? I tak kaczątko spędzało dni w kącie, nic nie robiąc. Nagle przypomniało sobie świeże powietrze z zewnątrz i światło słoneczne. Zaczęło tęsknić za wodą i miało ochotę pływać. Nie mogło już tego znieść, więc opowiedziało o tym kurczakowi. Co z tobą nie tak? Znajdź coś do roboty? Złóż jajka lub mrucz, a zobaczysz, że będziesz miało beztroskie życie. Ale tak miło jest unosić się na wodzie. Co to za dziwactwo?
pierwszy raz słyszę o takich rzeczach. Ty mnie nie rozumiesz. A co tu jest do rozumienia? Ciesz się, że jesteś w ciepłym miejscu i nie musisz wychodzić na zewnątrz podczas burzy. Naucz się robić to, co cię proszą. Składaj jajka lub łap myszy, a będziesz mieć wspaniałe życie. Ale brzydkie kaczątko już podjęło decyzję. Myślę, że znowu muszę wyruszyć w świat. To pasuj się! I tak kaczątko odeszło. Na szczęście zima była krótka i wkrótce zaczęła się wiosna. Wszędzie były kwiaty i nagle kaczątko zobaczyło, że może szeroko rozłożyć skrzydła, a skrzydła były znacznie silniejsze niż wcześniej. Odleciało i wkrótce dotarło do jeziora. Nad jeziorem rosły jabłonie i pachnące krzaki bzu. Wszystko było przepiękne. Trzy łabędzie wyszły z trzciny, unosząc się delikatnie na powierzchni wody. Brzydkie kaczątko zobaczyło ich i powiedziało do siebie. Spróbuję się zbliżyć do tych pięknych ptaków, ale pewnie mnie zignorują, bo jestem brzydkie. Jednak muszę spróbować, żeby się przekonać. Może będą dla mnie mili i zaakceptują mnie takim, jakim jestem. Brzydkie kaczątko zebrało się na odwagę i poleciało w stronę łabędzi. Kiedy je zobaczyły, zaczęły gorączkowo machać skrzydłami, zbliżając się do niego. Kaczątko wylądowało na brzegu jeziora, myśląc, że łabędzie go nie lubią. Wy też mnie nie chcecie. Powiedziało biedne kaczątko, opuszczając ze smutkiem głowę. Ale kiedy spojrzało w wodę, osłupiało. Widziało swoje odbicie, ale teraz nie było już brzydkie. Zmieniło się w bardzo pięknego, białego ptaka. Było łabędziem. Inne łabędzie wylądowały obok niego i powitały je. Nie widzieliśmy cię. Zostańmy przyjaciółmi. Co ty na to? Kiedy byłem małym, brzydkim kaczątkiem, nie przypuszczałem, że mogę marzyć o takim szczęściu. Brzydkie kaczątko zmieniło się w pięknego łabędzia i żyło razem z innymi łabędziami, czując się szczęśliwe i spełnione, ponieważ w końcu było w domu.